Znajdujemy się przed budynkiem szkoły przy dawnej ulicy Hochbergstrasse w Zabrzu. 100 lat temu, podczas trzeciego powstania śląskiego, stacjonował w niej baon kadrowy Edmunda Kabicza, czyli tak zwana kadra zabrzańska. O przyczynach wybuchu trzeciego powstania oraz jego przebiegu w Zabrzu postaramy się Państwu dzisiaj opowiedzieć. Obradująca w 1919 roku w Paryżu konferencja pokojowa scedowała rozwiązanie konfliktu polsko-niemieckiego o Górny Śląsk, do jakiego doszło po I wojnie światowej, na mieszkańców regionu. Podpisany w czerwcu 1919 roku traktat wersalski przewidywał, że na Górnym Śląsku przeprowadzony zostanie plebiscyt, w którym obywatele wypowiedzą się, czy życzą sobie przyłączenia do Polski, czy też pozostania w granicach Niemiec. W grudniu 1919 roku rząd polski desygnował Wojciecha Korfantego na stanowisko polskiego komisarza plebiscytowego. W lutym 1920 roku został utworzony polski komisariat plebiscytowy z siedzibą w Bytomiu. Powstały też jego powiatowe oddziały. Jeden z nich znajdował się w Zabrzu, w tym oto budynku. W dawnym budynku hotelu Kochman znajdowało się biuro polskiego komisarza plebiscytowego na powiat zabrzański Bronisława Hagera. 100 metrów dalej, przy ulicy Dworcowej w kamienicy pod Orłem, znajdował się z kolei jego odpowiednik, czyli niemiecki komisariat plebiscytowy, czy też komisariat plebiscytowy za Niemcami. Dzień plebiscytu wyznaczono na 20 marca 1921 roku, była to niedziela palmowa. Jego wyniki okazały się niekorzystne dla Polski. Blisko 60% głosów oddano za Niemcami, dokładnie 59% głosujących wypowiedziało się, że życzy sobie pozostania w granicach Niemiec, natomiast 41% za przyłączeniem regionu do Polski. O wynikach głosowania zadecydowały przede wszystkim głosy oddane w miastach. Miasta w większości opowiedziały się za pozostawieniem regionu w granicach Niemiec, natomiast wsie głosowały za Polską. Duży wpływ również na wyniki plebiscytu miały głosy tzw. emigrantów. Były to osoby, które były urodzone na Górnym Śląsku, ale stąd wyjechały. Regulamin plebiscytowy przewidywał, że mogą one wziąć udział w głosowaniu. Z tych 192 tysięcy osób, 180 tysięcy opowiedziało się w plebiscycie za Niemcami, wypaczając w jakiś sposób jednak wynik tego głosowania. Również w Zabrzu plebiscyt został wygrany przez stronę niemiecką. Porażka w plebiscycie była zaskoczeniem dla strony polskiej. O losach regionu, o jego podziale miały zadecydować wielkie mocarstwa, więc z niepokojem oczekiwano, jakie decyzje zostaną podjęte. Pod koniec kwietnia do polskich przywódców na Górnym Śląsku, do Wojciecha Korfantego, zaczęły napływać niepokojące informacje o tym, że ten region zostanie jednak podzielony niepomyślnie dla Polski, że Polsce przypaść mają skrawki powiatów katowickiego, tarnogórskiego oraz powiaty pszczyński i rybnicki. Oczywiście nie satysfakcjonowało to strony polskiej, w związku z czym po konsultacjach z przewodniczącym Międzysojuszniczej Komisji Rządzącej Plebiscytowej na Górnym Śląsku, generałem Henri Lerondem, Wojciech Korfanty podjął decyzję o rozpoczęciu manifestacji zbrojnej, którą znamy pod nazwą Trzeciego Powstania Śląskiego. W tej manifestacji chodziło o to, żeby zająć obszar, na którym gminy w większości opowiedziały się w plebiscycie za Polską. Miał to być dla Komisji Międzysojuszniczej, dla aliantów jasny sygnał, że Polacy zamieszkujący ten teren chcą przyłączenia do państwa polskiego. Jest to rzecz o tyle ciekawa, że Wojciech Korfanty, polski komisarz plebiscytowy, do tej pory był przeciwnikiem zbrojnego rozwiązania na Górnym Śląsku. On po to rozwiązanie postanowił sięgnąć w ostateczności, kiedy już praktycznie rzecz biorąc nie było możliwości dyplomatycznego rozwiązania, pomyślnego dla Polski dyplomatycznego rozwiązania tej kwestii.
2 maja 1921 roku ogłoszono strajk generalny na Górnym Śląsku, do którego przystąpiły wszystkie polskie organizacje związkowe i rozpoczęło się też przygotowanie właśnie do tejże zbrojnej manifestacji. Od rana już w mieście wyczuwalne było napięcie. Oczywiście mówię w mieście, chociaż Zabrze wówczas nie miało praw miejskich, natomiast było gminą o takimże charakterze. W związku z czym wyczuwało się już napięcie. Było widać, że na ulicach gromadzą się młodzi mężczyźni. Było czuć, że w powietrzu coś wisi. Czekano tylko na sygnał, na impuls, który miał rozpocząć akcję zbrojną. I taki sygnał faktycznie przyszedł z Bytomia. Wyznaczono godzinę 2 rano, 2 w nocy dnia 3 maja jako godzinę W, czyli godzinę rozpoczęcia tej akcji zbrojnej. Oddziały powstańcze miały zacząć gromadzić się o godzinie 10 wieczorem 2 maja w wyznaczonych do tego punktach, skąd miały wyruszyć do zadań, które im powierzono. 2 maja też rozpoczęła się wielka akcja dywersyjna przeprowadzona przez specjalną jednostkę Grupę Wawelberga, tak zwana akcja Mosty. Akcja ta miała na celu pozbawienie górnośląskiego obszaru plebiscytowego łączności kolejowej z Rzeszą. W jej wyniku wysadzono mosty kolejowe, które łączyły właśnie ten teren z pozostałym obszarem Niemiec. Miało to oczywiście uniemożliwić ewentualne dostarczenie posiłków dla walczących oddziałów niemieckich. Prześledzimy sobie teraz to, jak wyglądało powstanie w Zabrzu, przechodząc szlak pierwszej kompanii szturmowej z Baonu, który wszedł później w skład pułku, 12 pułku powstańczego Fryderyka Szyndzieloża. Znajdujemy się w tym miejscu nieprzypadkowo. Znajdujemy się przy wieży wodnej przy ulicy Zamojskiego. W tym miejscu miały gromadzić się właśnie oddziały pierwszej kompanii szturmowej. W mieście po otrzymaniu tego sygnału, że ma być rozpoczęte powstanie, rozpuszczono tak zwane wici, to znaczy wezwano do mobilizacji członków polskich organizacji konspiracyjnych wojskowych, które w tym momencie nosiły nazwę Dowództwa Obrony Plebiscytu. Członkowie tych oddziałów mieli się gromadzić w wyznaczonych punktach i tutaj właśnie był punkt zborczy w jednej z restauracji, która się tutaj znajdowała. Punkt zborczy dla pierwszej kompanii szturmowej Jana Wierciocha. Ci członkowie tej polskiej konspiracyjnej organizacji wojskowej, stawiając się właśnie w punkcie zbiorczym, mieli ze sobą przynieść posiadaną broń palną, granaty. Oczywiście ci, którzy tej broni nie posiadali, stawiali się na miejsce z tym, co mieli pod ręką, czyli z bronią białą, czyli szablami, ale też często z siekierami oraz z łomami. Z relacji, które znamy, ten nastrój był bardzo podniosły. Ci wszyscy ludzie byli podnieceni tym, co się dzieje. Był taki właśnie bardzo patriotyczny, podniosły nastrój. No i oczekiwano oczywiście na rozpoczęcie działań, które, jak wspomniałem, wyznaczono na godzinę 2 rano. Oczywiście w niektórych miejscach do tych starć doszło już wcześniej. To po prostu wynikało z tego, czy gdzieś nie doszło do jakiejś dekonspiracji. Pierwszym zadaniem oddziałów powstańczych było rozbrojenie funkcjonującej na Górnym Śląsku policji plebiscytowej. Ta policja składała się w połowie z funkcjonariuszy polskich, w połowie z funkcjonariuszy niemieckich. Często do tego rozbrojenia dochodziło w taki sposób, że ci funkcjonariusze polscy rozbrajali funkcjonariuszy niemieckich. Natomiast w Zabrzu na skutek dekonspiracji tak się nie stało, więc powstańcom przyszło zmierzyć się zbrojnie właśnie z funkcjonariuszami policji plebiscytowej. Te oddziały, które się tutaj, ta kompania, która się zgromadziła tutaj przy wieży na Zamojskiego, wyruszyła o godzinie 2 w kierunku ulicy 3 Maja. Już na samym początku doszło do rozbrojenia patrolu policji plebiscytowej. Tych kilku funkcjonariuszy, którzy szli patrolką po ówczesnej Dorotheenstrasse, zostało bez walki rozbrojonych. Następnie powstańcy rozbroili posterunek przy obecnej
ulicy Reymonta, czyli przy Schillerstrasse, tam się znajdowała tak zwana policja granatowa, czyli Schutzpolizei, również jakby bez walki. No i następnie przemieszczali się w kierunku centrum miasta. Operujące na terenie Zabrza i jego obrzeży oddziały powstańcze kierowały się w stronę centrum, gdzie znajdowały się główne siedziby policji plebiscytowej oraz tej policji granatowej. Ta pierwsza kompania szturmowa, która kierowała się do centrum od strony obecnej ulicy Zamojskiego, szła ulicą 3 Maja, czyli ówczesną Dorotheenstrasse, i jednym z głównych priorytetów było ominięcie stacjonujących w mieście jednostek alianckich. Były to jednostki francuskie, po to, aby po prostu nie dopuścić do walk z tymi wojskami okupacyjnymi. A te jednostki francuskie stacjonowały w Zabrzu głównie w dwóch budynkach znajdujących się przy ulicy 3 Maja. Tu za mną widzą Państwo budynek szkoły powszechnej, dalej budynek szkoły ewangelickiej. To są dwa miejsca, takie główne miejsca, w których stacjonowały w Zabrzu właśnie te jednostki francuskie, i oddziały powstańcze po prostu starały się te wojska francuskie ominąć, udając się na obecną ulicę Piastowską. Przemieszczająca się przez miasto pierwsza kompania szturmowa w okolicach gazowni połączyła się z drugą kompanią, która przybyła z Zaborza po wykonaniu zadań na terenie tamtejszej gminy, i wspólnymi siłami uderzyły na budynek dyrekcji tzw. granatowej policji, która mieściła się właśnie w tym gmachu. Nastąpił szturm, doszło do walki. Ci policjanci nie byli jakby zaskoczeni, oni już słyszeli odgłosy walki, które roznosiły się po Zabrzu. Strzały było już słychać z daleka, więc byli przygotowani do obrony. Doszło do ataku, budynek został obrzucony granatami. Jednakże te granaty były przez powstańców przechowywane w ziemi, w efekcie czego one były zawilgocone i nie wybuchły. W związku z czym musiano użyć broni palnej, no i łomów, aby dostać się do tego budynku. W trakcie ataku na gmach dyrekcji śmierć poniósł jeden powstaniec, drugi został ciężko ranny. W czasie tych działań pod budynek dyrekcji przyjechały francuskie oddziały wojskowe, rozdzieliły jakby walczące strony. Tych policjantów niemieckich po prostu załadowano na samochód po uprzednim rozbrojeniu i zostali oni przez Francuzów wywiezieni z tego terenu. Natomiast sami powstańcy udali się pod budynek policji plebiscytowej, gdzie trwały już w tym momencie również walki. Po akcji przy dyrekcji policji na ulicy Piastowskiej dwie kompanie powstańcze ruszyły, jak wspomniałem, w kierunku koszar policji plebiscytowej, które znajdowały się w budynku dzisiejszych wodociągów. Przy okazji w okolicach hotelu Kochmana doszło jednak do starć z oddziałami francuskimi, które szybko jednak zostały zakończone. No i powstańcy przybyli tutaj. Ten budynek był już szturmowany przez kompanię baonu Dionizego Trocera, który mieszkał tutaj niedaleko przy ulicy właśnie, która nosi jego imię, czyli ulicy Dionizego Trocera. Powstańcy pierwszej i drugiej kompanii wsparli właśnie walczące tutaj oddziały. Te walki tutaj o koszary policji plebiscytowej były dosyć ciężkie. Z pomocą powstańcom przybyły również kompanie z terenu Kończyc i Makoszów. W środku, według relacji, przebywało około 200 policjantów uzbrojonych w broń długą, w ciężkie karabiny maszynowe. Także powstańcy ponieśli tutaj trochę strat. Zginął m.in. Józef Nawrat. Natomiast kiedy wydawało się już, że te koszary zostaną zdobyte przez powstańców, ponownie przybyły jednostki francuskie, które wyprowadziły tych niemieckich policjantów plebiscytowych z budynku. Broń oczywiście kazano im zostawić, więc została ona przejęta przez powstańców. Natomiast tych policjantów bezpiecznie odwieziono w stronę Gliwic. Od tego momentu
W tym budynku mieściły się różne instytucje powstańcze. Tu była placówka Polskiego Czerwonego Krzyża, szpital polowy, tu znajdowało się dowództwo powstańcze, tutaj znajdowały się oddziały łączności, którym dowodził Józef Dworaczek. I można powiedzieć, że po zajęciu tego obiektu, po przejęciu broni, magazynów broni policji plebiscytowej, Zabrze znalazło się we władaniu oddziałów powstańczych. Te jednostki powstańcze rozlokowały się w różnego typu obiektach na terenie Zabrza. Zaczynaliśmy od szkoły przy ulicy Hochberga, gdzie znajdował się ten batalion Kabicza. Tutaj w niedalekiej sali miarki, czyli tam, gdzie znajduje się obecnie Bank Śląski, znajdowały się kwatery Straży, Zabrzańskiej Straży Obywatelskiej. No i główne miejsca, w których stacjonowały te jednostki powstańcze, to były właśnie sale restauracyjne oraz obiekty szkolne. Tak więc od dnia 3 maja, czyli od samego pierwszego dnia powstania, aż do dnia 4 lipca, czyli do dnia zakończenia III Powstania Śląskiego, nad Zabrzem unosił się biało-czerwony sztandar. Miasto przez cały ten okres znajdowało się we władaniu wojsk powstańczych, za wyjątkiem tej strefy neutralnej. Po zajęciu Zabrza jednostki powstańcze ruszyły w kierunku Gliwic. Gliwice były miastem, które nie zostało jednak zajęte przez oddziały powstańcze. Ten atak powstańczy od strony Zabrza w dniu 3 maja nie powiódł się. On miał na celu opanowanie m.in. dworca kolejowego. I od tego momentu, czyli od 3 maja, kiedy wojska powstańcze zostały zmuszone do opuszczenia Gliwic, co nastąpiło na wyraźne polecenie władz koalicyjnych, bo Gliwice były miastem, w którym znajdowały się jednostki francuskie, cały garnizon wojsk francuskich. Wojska powstańcze musiały miasto opuścić i Gliwice były, można powiedzieć, solą w oku wojsk powstańczych. Podejmowano później różne próby zajęcia tego miasta i od 3 maja Gliwice były miastem cernowanym, czyli obleganym przez wojska powstańcze, blokowanym w ten sposób, żeby z Gliwic nie wyszły żadne jednostki niemieckie, a stacjonowało tam 8 tysięcy bojowników niemieckich i to miasto po prostu przez te oddziały powstańcze było właśnie blokowane w tymże celu. Znajdujemy się na pograniczu Gliwic i Zabrza. Za mną znajduje się Maciejów. Oddziały powstańcze z Zabrza ruszyły w kierunku Gliwic właśnie tędy, przechodząc przez wieś, następnie przez las pomiędzy Gliwicami i Zabrzem, gdzie wdarły się do Gliwic, usiłując zająć przede wszystkim gliwicki dworzec kolejowy, co jak wspomniałem, niestety się nie udało i od tego czasu Gliwice były jakby taką tamą blokującą swobodny przepływ transportów kolejowych pomiędzy tym regionem przemysłowym zajętym przez wojska powstańcze, a zachodnią częścią górnośląskiego obszaru plebiscytowego, gdzie toczyły się ciężkie walki w rejonie Kędzierzyna i Góry Świętej Anny. Te transporty po prostu nie mogły swobodnie przez Gliwice przejeżdżać, stąd podejmowane ciągle próby zajęcia gliwickiego dworca. W trakcie III Powstania Śląskiego powiat zabrzański wystawił dwa pułki powstańcze. Był to drugi pułk piechoty imienia Tadeusza Kościuszki, którym dowodził Paweł Cyms, oraz 12 pułk imienia Stefana Czarneckiego pod dowództwem Fryderyka Szędzielarza. Pułk, w skład którego weszła następnie ta pierwsza kompania szturmowa. Ta próba zajęcia Gliwic nie powiodła się. Jak wspomniałem, oddziały powstańcze przystąpiły do cernowania miasta, a więc ustawione zostały posterunki powstańcze na drogach wylotowych z Gliwic. Także tutaj na terenie Maciejowa były czujki właśnie tego 12 pułku piechoty Fryderyka Szędzielarza. Natomiast z drugiej strony miasta pilnowały oddziały francuskie, co widać na archiwalnych fotografiach.
Zabrze było jedną z największych miejscowości zajętych przez powstańców. Generalnie powstańcom władze międzysojusznicze zabraniały zajmowania właśnie takich miejscowości, zajmowania miast. Natomiast tu powstańcom udało się jakby zaskoczyć władze międzysojusznicze. Miejscowość została opanowana, natomiast Francuzi zadecydowali, że w centrum miasta zostanie wytyczona strefa neutralna, strefa, do której powstańcy nie mieli prawa wchodzić, a w której mogli schronić się wszyscy ci, którzy wojsk powstańczych mogli się obawiać, między innymi znani aktywiści niemieccy lub też członkowie niemieckich organizacji bojowych. Ta strefa neutralna zamykała się, można powiedzieć, w trójkącie pomiędzy ulicą Dorotheenstrasse, czyli 3 Maja, czyli tam przede mną, z tej strony ulicą Wolności, no i tam w rejonach właśnie Wieży Wodnej, bo właśnie w tej strefie znalazły się, można powiedzieć, najważniejsze instytucje i zakłady, które mogły zadecydować o funkcjonowaniu miasta. Między innymi gazownia miejska, tam się znalazła właśnie wieża wodna, tam się znalazło starostwo, tam się znalazł również sąd. Tu też w willi, w której obecnie mieści się przedszkole przy ulicy Brysza, miała swoją siedzibę międzysojusznicza komisja plebiscytowa rządząca w Zabrzu. No i w tej strefie neutralnej zorganizowano takie obozy uchodźców dla tych właśnie członków organizacji niemieckich. Jeden z tych obozów znajdował się przy ulicy 3 Maja, czyli przy Dorotheenstrasse w hotelu Gleisera. Natomiast największy znajdował się w tej właśnie szkole, w tym to gimnazjum. No i trzeba powiedzieć, że te obozy uchodźców były taką bazą wypadową dla tych bojówek niemieckich. Znaczy, oni tam w ciągu dnia niby się chronili, natomiast kiedy była potrzeba, to po prostu opuszczali tą strefę neutralną, dokonując różnych niecnych czynów, czyli jakichś zamachów, czy też prowokując walki z powstańcami, z oddziałami żandarmerii powstańczej. No i w pewnym momencie po prostu władzom powstańczym było tego za dużo, nie mogły tolerować takiego siedliska właśnie tych bojówek niemieckich pod nosem. I 26 maja doszło do takiej spektakularnej akcji przeprowadzonej przez wojska powstańcze wbrew właśnie władzom Komisji Międzysojuszniczej. Mianowicie te siły powstańcze wdarły się na tą strefę neutralną tutaj w Zabrzu. Głównie chodziło właśnie o rejon obecnego Placu Warszawskiego. Zajęły to gimnazjum i wyprowadziły stąd około 200 członków tych niemieckich bojówek, których następnie przeprowadzono do Bierzowic, do cechowni kopalni Paweł. Oczywiście władze międzysojusznicze oraz Niemcy protestowali przeciwko temu, natomiast no, to była taka polityka już faktów dokonanych. Od tej pory ci bojownicy niemieccy znajdowali się pod okiem powstańców i niczego złego dla tych wojsk powstańczych już uczynić nie mogli. I był to jeden z ostatnich takich istotnych epizodów, które miały tutaj miejsce na terenie Zabrza. Jak wspomniałem, powiat zabrzański wystawił w trakcie trwania III Powstania Śląskiego dwa pułki powstańcze. Drugi pułk powstańczy imienia Tadeusza Kościuszki już na początku powstania został skierowany na front w rejon Kędzierzyna. Wziął udział od 8 maja w ciężkich walkach pod Bierawą. Natomiast ten pułk Czarneckiego brał udział w cernowaniu miasta Gliwice. Natomiast w drugiej dekadzie maja, na początku drugiej dekady maja, Niemcy przeszli do kontrofensywy. Zagrożone zostały pozycje powstańców pod Górą Świętej Anny. Dlatego też jednostki tego pułku Czarneckiego, pułku Szędzielorza, zostały również przerzucone na front tam na zachód górnośląskiego obszaru plebiscytowego. I ta pierwsza kompania szturmowa, z którą przeszliśmy jakby ten szlak właśnie dzisiaj przez całe Zabrze, została skierowana właśnie w tamten rejon. Wzięła udział w ciężkich walkach w okolicach Sławięcic, Zalesia i Lichyni. To były walki, które decydowały o losach III Powstania Śląskiego. Gdyby Niemcom udało się przerwać front pod Zalesiem, otwarłaby się droga jednostkom niemieckim do okręgu przemysłowego, droga do Gliwic, w których, jak wspomniałem, zamkniętych było 8 tysięcy bojowników tych niemieckich organizacji bojowych. Gdyby te
oddziały połączyły się, wówczas doszłoby do końca powstania. To powstanie po prostu by upadło. Dzięki przedłużającym się walkom na odcinku Leśnica-Lychynia, Zalesie-Sławięcice, ten marsz tych oddziałów niemieckich został powstrzymany. Trzeba powiedzieć, że to były doborowe jednostki Freikorpsów, takich między innymi jak Freikorps Oberland. Dzięki temu Niemcom nie udało się połączyć tychże sił i powstanie zostało uratowane. Te jednostki tego 12 pułku piechoty Stefana Czarneckiego następnie zostały przetransportowane z powrotem tu do rejonu przemysłowego, kwaterowały przez moment w Przyszowicach, no a później wzięły udział w takim ostatnim zabrzańskim epizodzie powstańczym, który miał miejsce 26 czerwca 1921 roku. Dzień wcześniej zawarty został rozejm, na mocy którego jednostki polskie, jak i niemieckie miały zostać wycofane z tego obszaru objętego walką. Natomiast 26 czerwca powstańcy podjęli spontaniczną próbę zajęcia Gliwic, czyli tego miasta, które przez cały ten czas powstania było jakby solą w oku wojsk powstańczych. I od strony Zabrza ruszyły właśnie jednostki tej pierwszej kompanii szturmowej. Jako ciekawostkę tylko powiem, że w tych walkach wziął udział m.in. późniejszy prezydent, pierwszy prezydent Zabrza po wojnie, czyli Paweł Dubiel. A więc od strony Maciejowa jednostki pierwszej kompanii szturmowej zaczęły posuwać się w stronę Gliwic, tocząc tu walki m.in. w tym miejscu, w którym się znajdujemy, a więc w Lasku Miejskim, gdzie znajdował się do niedawna zameczek leśny, którego już dzisiaj niestety nie ma śladów. Ta pierwsza kompania po prostu maszerowała w kierunku Gliwic i oddziały tej kompanii wdarły się do miasta, usiłując opanować dworzec kolejowy oraz miasto. Na skutek interwencji wojsk francuskich ten marsz powstańców został powstrzymany. To był atak, można powiedzieć, skoncentrowany, który był prowadzony gwiaździście z różnych pozycji, między innymi od strony Sośnicy, tutaj od strony Maciejowa. Te jednostki powstańcze musiały do godziny 15 opuścić Gliwice. W tych walkach wziął udział również samochód pancerny, który został skonstruowany na terenie huty Donnersmarck przez powstańców. Nosił on imię Zabski Kocender. Ten samochód posuwał się tutaj wzdłuż obecnej ulicy Chorzowskiej w stronę Gliwic, wspierając oddziały powstańcze. Po zakończeniu powstania te jednostki 2 i 12 pułku powstańczego musiały opuścić ten teren, musiały opuścić Zabrze, ale jak wspomniałem, od 3 maja 1921 roku do 4 lipca 1921 roku nad miastem powiewał biało-czerwony sztandar i ci powstańcy mieli nadzieję, że Zabrze znajdzie się jednak w granicach państwa polskiego. Jak wiemy, tak się nie stało, teren powiatu zabskiego został podzielony. Do Polski trafiły tylko te gminy południowe tego powiatu, a więc Zabrze, Kończyce, Pawłów oraz Bujaków, Makoszowy. I 4 lipca 1922 roku do Zabrza wkroczyły ponownie oddziały niemieckie, no i miasto zostało włączone z powrotem w skład państwa niemieckiego. Podczas trzeciego powstania, w walkach prowadzonych przez oddziały powstańcze, śmierć poniosło około 100 mieszkańców powiatu zabskiego. Na terenie miasta jest kilka upamiętnień dotyczących właśnie tych zmagań. Są to tablice pamiątkowe wmurowane w budynkach, o które toczyły się walki. Są też groby powstańców, między innymi na cmentarzu parafialnym przy parafii świętego Andrzeja. Jest pomnik powstańców śląskich w Kończycach. No i szanowni państwo, takim ważnym miejscem pamięci jest również płyta pamiątkowa, która jest wmurowana w gmachu Urzędu Miejskiego w Zabrzu przy ulicy Powstańców. Na tej płycie znajduje się kilkadziesiąt nazwisk powstańców śląskich z terenu Zabrza, którzy oddali swoje życie o to, aby to miasto zostało przyłączone do państwa polskiego. Szanowni państwo, przemaszerowaliśmy razem z tą pierwszą kompanią szturmową przez miasto w taki sposób, jak ona to zrobiła w maju 1921 roku. Mam nadzieję, że ta wycieczka w jakiś sposób przybliżyła państwu charakter i obraz walk, jakie miały miejsce wówczas na terenie
Zabrza. Dziękuję Państwu bardzo za uwagę. Do widzenia.